uroczysta msza święta w intencji szkoły, jubileuszowa gala i spotkanie z wychowawcami oraz absolwentami. Tak jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania w sobotę 10 grudnia świętował Zespół Szkół w Żarowie. 70 lat temu, niewiele ponad rok od zakończenia wojny, z inicjatywy ówczesnego dyrektora zakładów chemicznych Silesia, inżyniera Władysława Starkla, 3 września 1946 roku nastąpiło otwarcie naszej szkoły. Była to szkoła przemysłowa, a jej dyrektorem został skierowany do Żarowa przez, i tutaj tylko starsi znają tą nazwę, Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach, pan Ludwik Kolny. Swoją siedzibę miała przy ulicy Armii Czerwonej 15, obecnie Armii Krajowej 15. W październiku 1947 roku utworzono jeszcze gimnazjum przemysłowe fabryk chemicznych i ceramicznych i wtedy na kierunek chemiczny przyjęto 40 uczniów. Ważnym wydarzeniem było otwarcie 16 października 1948 roku warsztatów szkolnych przy ulicy Sportowej 1. Liczba uczniów w szkole na przestrzeni lat 1948-1949 wynosiła 144, więc niewiele mniej niż dzisiaj. Historia zatacza koło. Absolwenci szkoły także chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami o nauczycielach, szkole. Niektórzy na stałe mieszkają w innych miastach i krajach. Przyjechali do Żarowa, aby zobaczyć, jak zmieniała się szkoła i przede wszystkim spotkać się ze znajomymi sprzed lat. Podczas gali z okazji 70-lecia szkoły nie zabrakło gratulacji i życzeń. Podziękowania na ręce dyrektor szkoły Doroty Jasztal składali dyrektorzy i kierownicy gminnych placówek oświatowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu świdnickiego, przedstawiciele spółek i firm współpracujących ze szkolną placówką, byli nauczyciele i absolwenci szkoły. Tuż po uroczystości absolwenci szkoły mogli spotkać się ze swoimi byłymi wychowawcami i nauczycielami, a tu wspomnieniom nie było końca. Stała pod ścianą, sącząc kakao, kapela cięła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie? Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą.